pierwszego. Już mamusia robi klisz, już się... Daily vlogu, tak wyjątkowo daily vlog, a to dlatego, że chciałam z wami podzielić się właśnie, jak tam idzie z naszą przeprowadzką, jak pakowanie, czy mamy już takie daty, takie stricte, jak to wszystko mamy poukładane. Troszkę się pozmieniało, ale to wytłumaczę wam później, bo niedługo będzie mój mąż, zjemy lunch, a później sobie usiądziemy i pogadamy na temat właśnie całej tej przeprowadzki. Sporo się zadziało, ja już zaczęłam się troszkę pakować, więc to też wam pokażę, co mam spakowane, co mam w planie pakować. Na pewno dzisiaj chciałabym nasz przedsionek zapakować do kartonów, dlatego że tam zauważyłam, że naprawdę mamy takich rzeczy, które... najwięcej to jest właśnie butów Eliasza. Eliasz, jeżdżąc rowerkiem czy sięsika, hamuje palcami. I wszystkie buty po prostu tu ma zdarte. Więc chcę się popozbywać tych butów, aby po prostu już ich nie brać z nami, a niektóre są za małe. Sporo właśnie takich letnich za małych i chyba z trzy pary, dwie pary zimowych. Więc naprawdę jest co tam zorganizować, tym bardziej, że dużo butów dostaliśmy i od siostry Chrisa, i dostaliśmy od koleżanki Chrisa, więc wypada, aby się tego wszystkiego popozbywać. No, więc sporo będzie się działo. W sobotę jest solal, więc Chris spędzi z rodziną. Ja będę miała czas właśnie na pakowanie, ale na spokojnie wszystko będę organizowała. Teraz zrobię sobie lekki tylko makijaż, tak żeby na dzisiaj nic wielkiego, bo raczej wychodzić nie będę, tylko do Orincip po Eliasza. Może na mini zakupy, bo oni wyjeżdżają. My w tym tygodniu żadnych zakupów Homeplus nie będziemy robić, bo po prostu nie ma sensu dużych zakupów, tym bardziej, że ja już zaczęłam czyścić na poważnie naszą zamrażarkę. Już tam prawie nic nie mam. Zostały tam jakieś tylko mandu, bułeczki, które przygotowałam wcześniej i je zamroziłam. No i z mięs też tak naprawdę kurczak został, więc może dzisiaj na obiad zrobię właśnie rosół. I widzicie, prawie wszystko ogarnięte. Tylko właśnie takie wielkie czyszczenia zostały, dlatego też dużych zakupów nie chcę robić, żeby w tej lodówce nie zostawiać niepotrzebnych rzeczy. Tym bardziej, że będzie nas czekało wielkie mycie. Mycie lodówki, jej rozmrażanie. A do tego chcemy kupić z mężem w Daiso. Jest taki specjalny odmrażacz do tej tylnej części, nie wiem jak to nazwać, ale są te takie żebra, które od czasu do czasu powinno się czyścić, dzięki czemu na przykład lodówka nie mrozi, raczej nie wypuszcza wody,
bo myśmy mieli przez pewien czas spory problem z wodą, która wylatywała z lodówki. Te wszystkie tam szparki były przeczyszczone, czyli tam nie było problemu. Mój mąż powiedział, że właśnie jak ona tworzy za dużo lodu, czy właśnie woda zaczyna się zbierać, to właśnie warto przeczyścić te żeberka. Te żeberka właśnie są w lodówce i tak samo w air conditioner. Dlatego też chcemy to kupić w Daiso. Później Wam pokażę, jak to wygląda. W jakimś weekly vlogu, to może razem wyczyścimy lodówkę. Co wy na to, jeżeli byście chcieli? Mam nadzieję, że nam to wyjdzie, jak to będzie, więc zobaczymy. Została właśnie mi kura z zamrażarki, bo prawie zamrażarkę mamy pustą. Zostało chyba tam mandu, jakieś takie naprawdę pierdoły lody. Lody muszą być w zamrażarce zawsze. Do tego, co jeszcze? Mój mąż dzisiaj ma chłasik, więc dzisiaj go nie będzie. Dlatego taki mały obiad dla mnie i dla Eliasza jest wystarczający. Skoczymy dzisiaj do sklepu po mini zakupy, takie właśnie nie za duże, jakieś tam pomniejsze produkty, bo muszę sobie coś kupić na pewno na jutro, na rano. I na obiad chyba będzie jutro carbonara, potem rosół, carbonara, rosół. Taki jest plan, bo jak ich nie będzie w dwójkę, to nie ma co dużo gotować. Właśnie dzisiaj jeszcze muszę Eliasza spakować, czyli do pomyśleć, co on będzie przez te 3 dni ubierać. Teraz będę prała hanbok, bo jutro oczywiście w sobotę, jak jest solal, to dzień przed mamy... Po prostu ubierają dzieciaki hanboki, takie świąteczne, żeby uczcić jakoś tą okazję i żeby dzieci znały kulturę, jeżeli chodzi o księżycowy nowy rok. Dobra, mamy tak dużo rozgarbia, że to jest masakra jakaś. Ja już tak naprawdę tam wszystkie te rzeczy popakowałam z szafek. Jestem bardzo zadowolona, bo i buty zostały zapakowane, i w ogóle wszystkie takie pierdoły, więc naprawdę to jest duży plus. Już mnie to tak ten, tym bardziej, że mogłam kartony tam postawić. Za chwilę Wam pokażę. Kartony tam postawiłam i po prostu nie będę musiała otwierać tych szafek. O to właśnie chodzi, że miejsce na same kartony, nie chcę patrzeć na nie codziennie, na przykład w salonie poukładane, więc wolę, żeby właśnie w tym przedsionku sobie były poukładane tak ładnie. Jeszcze w małym pokoju mam. W małym pokoju to w ogóle tam się burdel zrobił totalny, no ale tak będę musiała chwilę przeżyć i tak troszkę tam ogarnęłam, był gorszy, więc nie jest źle. Maty sprzedajemy, i w ogóle już sprzedaliśmy, oddaliśmy za darmo ten stół czarny, więc nie mamy jej czarnego stołu w salonie, więc jest zabawnie. No. Nie, jest śmiesznie. Zaczęła się tutaj śmiesznie robić, ale lepiej się pozbyć tego teraz, niż później na przykład mieć z tym wszystkim problemy. Dobra, pokazuję Wam, jak wygląda przedsionek. Te rowery no zostają tak, jak na razie stoją, nie? Znaczy myślę, że jak 16 pojedziemy odbierać mieszkanie, to chociaż ten jeden rower
oddamy tam, żeby tutaj się troszkę miejsca zrobiło. Ja się zastanawiam, czy nie przejechać rowerem do nowego mieszkania i tam zostawić już mój nowy rower, żeby po prostu tutaj nie leżał. Zobaczymy, to się zastanowimy. A tutaj widzicie, już mam sobie kartony poukładane, więc jeszcze z dwa do góry będę mogła postawić, więc na spokojnie. Szafki są puste, butów po prostu wyrzuciłam masakrycznie dużo. Masakrycznie dużo. O, widzicie? Tutaj. Tylko tam rzeczy zostały z tego mieszkania, więc tego nie ruszamy. No i mówię wam, butów po prostu Eliasza wyrzuciliśmy multum, ale to jest troszkę też moja wina, że ja zamiast wyrzucić ich raz, a porządnie, za każdym razem jak jakaś dziura się zrobiła, to je zostawiłam, bo sobie myślałam, no dobra, jeszcze na to podwórko starczy, wyrzuć ten, ale potem nadchodziły kolejne buty i tyle. No i tutaj też szafkę ogarnęłam, jak możecie zobaczyć, więc jest czysto. No, ale za to salon i całe mieszkanie to jest jeden wielki burdel, ale to dopiero, no trzeba chwilę jeszcze poczekać nad posprzątaniem takim, ten właśnie w ten weekend myślę, że popakuję większość rzeczy takich bardzo niepotrzebnych tu i wtedy dopiero będę mogła tutaj na spokojnie trochę ogarnąć, tak żeby żyć jeszcze przez te parę dni. Eliasz jest uspany, poczytałam bajkę, porozmawiam z ciocią, z babcią, więc teraz czas jest ogarnięcia. Na jutro lepiej, żeby teraz trochę podpakować, aby wiedzieć, co mu ubrać i co nie ubrać. Ja już mam 3 zestawy ubrań dla niego, będzie tam 3 dni i myślę, że chyba jeszcze muszę dołożyć jedno. Plus mam majteczki, skarpetki, żeby na pewno na 100% miał. Tak myślę, że jeszcze damy mu taki zestaw bardziej do siedzenia w domu. Jakby byli trochę dłużej w domu, to taki codzienny zestaw. I jeszcze piżamki muszę wykombinować. To powinnam mieć. Mam strasznie dużo prania ogólnie do poskładania znowu, więc będę działała z tym praniem. Jak tylko ułożę mu piżamki do tego. I teraz później tylko balsam, jakiś żel pod prysznic i będzie miał cały zestawik na wyjazd. Właśnie miałam wam też powiedzieć, co i jak z naszą przeprowadzką. Słuchajcie, przeprowadzka jednak będzie 22. Zmieniliśmy z 23, a to dlatego, że większość ludzi już była film zajęta. Bardzo szybko się ogarnęli. Taki styczeń, luty to właśnie są takie miesiące przeprowadzkowy, a tym bardziej po Solal, czyli po księżycowym nowym roku ludzie się przeprowadzają w Korei i jest duży ruch
właśnie w tym trakcie. Dlatego też na przykład jak myśmy już zarezerwowali tych Państwa na to mieszkanie, to zaczęli w ogóle się do nas odzywać coraz więcej i więcej, tak po nowym roku dużo więcej i chciało oglądać mieszkanie, no ale u nas już była rezerwacja. My zarezerwowaliśmy na 23 jedną z firm. I oczywiście później Wam powiem wszystkie ceny, bo jeszcze wszystko ustalamy, podliczamy. To Wam dam znać. Jeszcze z takich nowości, jednak nie będziemy brali windy. Windy niestety panowie stwierdzili, że nie ma sensu, bo słuchajcie, jak to jest w ogóle? Może Wam powiem jeszcze, jak to w ogóle jest, jak przebiegł w ogóle wybór takiej firmy. My zadzwoniliśmy do paru firm, które się zgodziły przyjechać do nas i sprawdzić, zrobić taki kosztorys właśnie samej przeprowadzki, dopytać się, doradzić, powiedzieć, jak to mniej więcej będzie wyglądało. Więc myśmy wszystkich zamówili na dany dzień i po prostu przyjechali i wyceniali. Mieliśmy 3 lub 4 firmy, które wyceniły nas w różny sposób. Mieliśmy w planie wybrać firmę średnią, ale ja powiedziałam, że ja będę nas pakowała. Ja mam sporo czasu, więc zapakuję nas i nie będę prosiła o to, żeby wynajmować firmę. Tylko pan, który z jednej z firmy, która była średnia, właśnie z tej średniej półki, powiedział, że cena i tak się nie zmieni. Czyli ta sama cena, a po prostu mniejsza usługa. No to mój mąż powiedział, no to nie ma sensu. Marcyna, zastanów się, chcesz pakować czy nie. Ja powiedziałam, że dla mnie to nie ma problemu. Ja mogę to zapakować, nawet wolę. Nie lubię, jak ktoś mi grzebie po tych kartonach, po moich rzeczach. Więc ja powiedziałam, że zapakuję i każdy z tych firm wycenili. Mogę później Wam pokazać kosztorys, jak to wygląda, jak będziemy obliczać, ile nas mniej więcej wyszła ta całość przeprowadzki, to pokażę Wam kosztorysy, jak one wyglądają. I każdy z panów z tych firm powiedzieli, że bez windy najlepiej. I taniej, i tutaj nie ma sensu, dlatego że my się przeprowadzamy troszkę niżej, na 5. piętro, więc po prostu nie ma sensu się tachać na brać tej windy, na spokojnie bez się uda. No to my dobra, no to zaoszczędziliśmy, bo to są winda, to są dodatkowe koszty. Musimy tylko zapłacić właśnie za użytkowanie tej windy w mieszkaniu, bo oczywiście będziemy korzystać z windy z mieszkania i za to trzeba zapłacić, opłacić, ale to są dużo mniejsze koszty. Więc tak postanowiliśmy, więc będziemy mieszkanie sami pakować i także nie będziemy używać windy. 21 będziemy podłączać gaz i zastanawialiśmy się właśnie, jak podłączyć nasze wszystkie media, ponieważ musimy zmienić rachunki na tamto mieszkanie, przecież my się wyprowadzamy dopiero tydzień później po odbiorze. I przecież chciałam tam posprzątać to mieszkanie, więc bez mediów no tak ciężko. Tylko mój mąż zadzwonił i dowiedział się, że na spokojnie tam powinien być prąd i powinna być woda, tylko nie będzie gazu. Więc do 21 będziemy tam mieszkać bez, raczej my nie będziemy tam mieszkać. Będziemy tam sprzątać, ogarniać mieszkanie bez gazu. Gaz. A za to gaz podłączymy dopiero 21, internet podłączymy 22, tak. I taki mamy plan, że 21 tak naprawdę chcielibyśmy większość takich mediów już mieć wszystko na nowym mieszkaniu, tak żeby na spokojnie nie stresować się, żeby już mieć wszystko tam, a tutaj po prostu przeprowadzka, zamykamy drzwi, ogarniamy trochę to mieszkanie i wtedy wracamy, bo na to mieszkanie dopiero przyjdzie ktoś 26, więc jest to tak
pomieszane, trochę poplątane, te daty się tak strasznie ponachodziły, porozjeżdżały, ale to wszystko jest po prostu spowodowane tym, że nie zawsze nowi właściciele przychodzą w tym samym czasie jak starzy właściciele, więc to jest po prostu trochę takie zamieszanie. Ale na spokojnie też już dzięki temu czas na to, żebym ja mogła tam na spokojnie ogarnąć mieszkanie, posprzątać, zobaczyć też, czy nie trzeba czegoś naprawić, nie trzeba czegoś zrobić, więc na spokojnie nie stresuję się w ogóle tym. Raczej staram się nie stresować jeszcze. Zobaczymy dopiero jutro, bo jak patrzę na moje mieszkanie teraz tutaj, to jest masakra, masakra, bo tutaj wszystko już prawie ogarniamy tak na. Jak wiecie, teraz mój mąż wyjeżdża, więc na sola ja będę pakować, więc jest tutaj armagedon. Muszę jeszcze właśnie powiesić pranie i poskładać pranie, ale to na spokojnie będę teraz to robić, bo muszę powiesić na pewno hanbok. Jutro dzieciaki się ubierają w hanbok do żłobka, dlatego trzeba spakować dodatkowy parę ubrań dla Eliasza. Może jeszcze to spakujemy. Dobra, czyli walizka dla malucha jest zrobiona. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli chodzi o przeprowadzkę i ogólnie o całość systemu, jak to w ogóle przechodzi, to dajcie oczywiście znać w komentarzach. Ja przy filmiku już takim rozliczeniowym, ile to nas wszystko wyszło, oczywiście dam, odpowiem na te pytania, więc jak coś o mieszkanie, zadawajcie w komentarzach. Ja będę przyglądać, spisywać te pytania i potem po prostu zrobię taki duży odcinek właśnie o mieszkaniu, o przeprowadzkach, więc zapraszam, zadawajcie pytanie, a ja będę pakować teraz Eliasza rzeczy do żłobka. Eliasz będzie jechał przy okazji w tych rzeczach już samochodem do Iksan, więc ja po prostu mu spakuję takie wygodniejsze dresy, wygodniejszą bluzkę, żeby po prostu miał bardziej takie wygodne rzeczy. To są rzeczy jego na przebranie, bo jutro idzie od razu do żłobka w hanboku i żeby później po prostu miał rzeczy. Widzę, że Eliasz dzisiaj bardzo szybko poszedł spać, bo nawet nie ma 20. Jest to pewnie spowodowane tym, że była ładna pogoda, więc spędziliśmy sporo czasu na placu zabaw. Tyle się powydzierał razem ze swoim kolegą. Tak mi będzie smutno, że już Eliasz nie będzie miał okazji właśnie później bawienia się z tym kolegą, ale naprawdę taki załapali fajny kontakt. No niestety, no ale tak bywa. Mam nadzieję, że teraz jak pójdzie do Yujiwon, to pozna swoich kolegów i z nim dłużej zostaną, dzięki czemu zawrze takie bardzo mocne, silne kontakty ze swoimi znajomymi. Na to liczę, mam nadzieję, bo to myślę, że bardzo ważne takie znajomości, że są i że dzieci mają później, tak jak mój mąż ma bardzo dobrych przyjaciół właśnie z czasów naprawdę odległych, więc mam nadzieję, liczymy, że po prostu przez to, że już nie będziemy się przeprowadzać i Eliasz będzie miał okazję po to, żeby poznać sporo swoich nowych znajomych. Dobra, ja tutaj kończę pakowanie i chciałam chyba się już z Wami pożegnać. Mam nadzieję, że na wszystkie takie ciekawostki z naszej nowej przeprowadzki Wam mam nadzieję, że wszystkie takie ciekawostki i update'ik Wam
rozświetli trochę, jak to mniej więcej wygląda w Korei w przeprowadzkach. Mam nadzieję do kolejnego filmu. Dziękuję Wam bardzo. Zapraszam do subskrypcji kanału i do zobaczenia. Bye!